Cześć Wam i witam serdecznie w kolejnym foodbooku. Dzisiaj nagrywamy sobie kolejny dzień jedzenia. Ja tak jak zawsze zagaję, tylko że ja nie liczę dokładnie kilokalorii, nie mam potrzeby takiej. Jem bardzo na wyczucie to, na co mam ochotę. Każdy dzień wygląda nieco inaczej. Raz jem więcej, raz jem mniej. Powiem szczerze, że nie wiem jak Wy, ale ja przy obecnej fali upałów też nie mam jakiegoś ogromnego apetytu. Te posiłki wyglądają trochę inaczej, staramy się spędzać w kuchni jeszcze mniej czasu, no bo wiadomo, że to wiąże się ze wzrostem temperatury w całym pomieszczeniu zazwyczaj, tym bardziej jeżeli macie małe mieszkanie, a ja tak właśnie sobie żyję. Więc nie przeciągam tego wstępu i zabieramy się za śniadanie i dzisiaj na śniadanie będą bardzo proste, ale fajne i odżywcze kanapki. Sami zobaczcie. Śniadanie będzie z dnia pierwszego mojego nowego planu psychodietetycznego dla zabieganych, który znajdziecie na stronie internetowej. Zostawię link w opisie. I są to pyszne kanapki z hummusem, ogórkiem małosolnym bądź kiszoną, wędliną i musztardą. Pokażę Wam, jakie to jest proste, szybkie, nieoczywiste, a połączenie naprawdę fajnie się sprawdza. Bazą kanapek będzie oczywiście pieczywo, u mnie jakaś bułka z ziarnami akurat, do tego hummus, mój ostatni ulubieniec, kupuję go regularnie, ten z firmy Wawrzyniec i on jest z pestkami dyni i słonecznika. Do tego szpinak, ogórek małosolny bądź kiszony, musztarda i kończę tutaj jakąś szynkę z fileta z kurczaka z Biedronki, ale składowo jest taka przeciętna, bym powiedziała. Do tego obok będą kawałki pomidora i rzodkiewki jeszcze dla objętości posiłku. Składamy po kolei. Na pieczywie z humusem wylądował szpinak. Na drugiej stronie zrobię dokładnie to samo i na to ułożę wędlinę. Później będzie ogórek i trochę musztardy, a reszta warzyw obok. No i kilka minut roboty i śniadanie gotowe, można wcinać. Właśnie takie szybkie posiłki, proste, a jednocześnie zaskakujące w smaku są w tej nowej dietce. Oprócz tego wyrabiamy sobie nawyk chrupania świeżych warzyw obok. Mogą być absolutnie dowolne, byleby właśnie jakieś na talerzu się znalazły. Idę jeść. Zabieram się teraz za drugie śniadanie i z racji tego, że jest bardzo gorące, a niedawno miałam wyrywane ósemki, to też przyzwyczaiłam się do częstszego jedzenia lodów. Nie mam tutaj jeszcze pół opakowania lodów waniliowych. Tutaj mam umyte już truskawki, resztka malin, która gdzieś tam mi się ostała i trzeba ją też zużyć. Do tego dorzucę sobie troszeczkę pistacji, to są solone, prażone z Lidla. Bardzo Wam polecam, bez dodatków, naprawdę super. Fajnie, że bez soli, zwracajcie na to uwagę, bo spożywamy jej zdecydowanie za dużo na co dzień. I jeszcze mam troszeczkę sosu zero, jeżeli chodzi właśnie o taki dodatek w planach. To jest akurat creamy toffee. No jeśli chodzi o skład tych lodów, no to słuchajcie, tutaj jakby no, nie szukałabym za wiele. To nie jest produkt, który kupiłam pod kątem świetnego składu i rekomendacji, tylko to jest produkt rekreacyjny, także są, że tak powiem, jakie są. No i tak prezentuje się u mnie efekt końcowy. Zaraz idę wcinać. Zrobiłam sobie jeszcze przy okazji kawkę waniliową, bo taką lubię, więc maksymalnie będę się zasładzać. I jeszcze z racji tego, że mam nietolerancję laktozy, to przy takim posiłku, gdzie mam nabiał konwencjonalny krowi, no to towarzyszy mi enzym, który pozwoli mi to wszystko strawić bez żadnych nieprzyjemnych dolegliwości po posiłku. Więc jeżeli też macie taki problem i macie czasami ochotę na coś z laktozą, no to obojętne jakiej firmy, naprawdę to jest tylko enzym laktaza, który potrafi ułatwić człowiekowi życie.
Myślę, że za jakąś godzinkę mniej więcej zajmę się już przygotowywaniem konkretnego obiadu, ale zanim to jeszcze chcę sobie skroić świeże warzywa do pracy przy komputerze, żeby mieć co chrupać. I tak w opozycji do poprzedniej słodkiej przekąski teraz będą warzywa i mam tutaj do zużycia kalarepkę, która już woła o wykorzystanie, więc zaraz się nią zajmę i jeszcze dorzucę na przełamanie smaku marchewkę, więc nic prostszego. Pokroję to, wyląduję na talerzyku i w międzyczasie będę sobie po prostu podjadała witaminę. Już na podstawie tych dwóch propozycji przekąsek widzicie, że podstawą dobrej diety, dobrego stylu odżywiania jest balans. Dobra podstawa, przetworzone dodatki, ale które są tylko częścią diety, a nie jej fundamentem. To jeszcze mała wskazówka, że przy pracy zawsze towarzyszy mi nalana szklanka wody według naszej akcji instagramowej Nalana Szklana. W ten sposób zwiększamy dostępność tej wody, bo ona jest już przelana do szklanki i częściej po nią sięgamy. Nawet z nudów, czasami jak po prostu leży obok nas, to gdzieś tam jest już to automatyczne i nie musimy myśleć, że pasowałoby po tą wodę sięgnąć, bo ona już na nas czeka. Mamy ją na wyciągnięcie ręki. Ja już zamknęłam sobie tymczasowo komputer, bo dostaję sygnały od organizmu, że czas zabierać się za obiad. I tak jak powiedziałam na początku, nie będziemy dzisiaj spędzać dużo czasu w kuchni, więc na obiad będzie coś szybkiego, prostego i będzie to makaron z pesto. Na obiad robimy ekspresowy makaron z czerwonym pesto, kurczakiem, cukinią i rukolą i będę potrzebowała do tego oczywiście makaronu. Możecie dać dowolny kształt, dowolny rodzaj, do wyboru, do koloru. Podstawą u mnie będzie pierś z kurczaka, ale można dać tofu albo jakąś mozzarellę bądź inny dodatek białkowy. Pesto czerwone z suszonych pomidorów. Do tego cukinia, oliwa klasycznie do przygotowania i na wierzch będzie rukola. Zaczynam oczywiście od wstawienia wody na makaron, żeby on się gotował w międzyczasie, no bo nie ma sensu później na niego czekać, więc to jest mój pierwszy krok, a jako kolejny pokroję pierś z kurczaka w kostkę. Kurczaka też już przygotowałam i podsmażę go na oliwie, po prostu z dodatkiem takiej mieszanki przypraw. Cukinię można pokroić w kosteczkę, ale ja za pomocą takiego obieraka zrobię z niej wstążki. Tak pokrojoną cukinię dorzucam sobie po prostu na patelnię do piersi z kurczaka. Można też wymieszać taką surową, bo taka surowa cukinia też nadaje się do jedzenia i jest naprawdę pyszna. Do makaronu dorzuciłam sobie zawartość patelni i zrobiło się tak szaro na zewnątrz, że już musiałam odpalić światło. I do tego dokładam sobie dwie łyżki czerwonego pesto. Może być to dowolne pesto, może być zielone, może być czerwone, naprawdę do wyboru, do koloru. Ja akurat kupiłam teraz takie, więc z takiego będę korzystała. A tak naprawdę to wystarczyła jedna porządna łyżka. Teraz przekładam wszystko na talerz, dodaję rukolę, nie żałuję, naprawdę spora garstka. Może być też świeży szpinak, co tam wolicie. Można tak to już zostawić, ale u mnie jeszcze ostatni krok, czyli troszeczkę parmezanu. Dodam łyżkę na wierzch. I makaron gotowy, jego przygotowanie nie zajęło mi dłużej niż 15 minut. Przy okazji kolacji po raz kolejny będę korzystała z nowej psychodietki i przygotujemy sobie zupę, która jest w dniu trzecim na kolację i wykorzystujemy ją jeszcze w dniu czwartym przy okazji, więc jest to taka prosta, treściwa zupa pomidorowa. Zrobię małą modyfikację, bo nie chcę używać cebuli ani czosnku, bo po prostu będę się po nich źle czuła dzisiaj, tak czuję. To będzie zupa przy okazji jeszcze na małym kawałku piersi z kurczaka z dodatkiem ryżu na bulionie, który często tutaj na kanale też używam, bo naprawdę ułatwia życie. U mnie będą pomidory krojone w sosie pomidorowym. Możecie spokojnie teraz w sezonie też używać świeżych pomidorów, według uznania oczywiście. Wszystko przygotuję sobie na oliwie i podam jeszcze z
kompleksem jogurtu naturalnego, który mam tutaj, oraz natką pietruszki. No i jeszcze będzie mi przy okazji potrzebna marchewka, której tutaj nie położyłam, więc ląduje. Jeśli chodzi o proporcje tej zupy, to w diecie macie to wszystko dokładnie podane, a ja robię totalnie na oko, bo ja tak gotuję. Zaczynam od tego, że na oliwie na łyżeczce, takiej małej ilości, podsmażę sobie marchewkę, a w oryginale podsmażamy jeszcze przy okazji cebulę i czosnek. Marchewka jest lekko podsmażona, teraz dorzucam sobie kawałek mięsa. Można dać w całości i później poszarpać, ja tak zrobię, albo po prostu pokroić sobie w kosteczkę, naprawdę nie ma to znaczenia, po prostu takie się będzie troszeczkę dłużej gotowało. I dorzucam jeszcze, no tutaj, tak, nie umiem, dorzucam jeszcze pół tych pomidorów i teraz Wam pokażę, co robię dalej. Do pomidorów dolewam sobie troszeczkę wody. Jak na mnie przystało na oko, mniej więcej tyle i łyżeczkę bulionu, albo nawet mniej, bo ten bulion jest bardzo słony i jeżeli damy już na początku za dużo, to później nasza potrawa będzie nie do uratowania, więc lepiej zacząć od małej ilości, na końcu spróbować i ewentualnie dołożyć, więc zacznę od pół łyżeczki i tak to się będzie gotowało do miękkości mięsa. I nie wiem, co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, bo wzięłam po prostu taki wdech na końcu, jakby tam jeszcze był jakiś wielki komunikat, ale nie, nie ma. Się tak po prostu będzie chwileczkę teraz gotowało i daję temu spokój. Zupa się gotuje, więc ja sobie sprzątam i przy okazji jeszcze skroję natkę pietruszki, która wyląduje na wierzchu zupy. Będę przesypywała jeszcze z woreczka pół porcji ryżu, mniej więcej na 10 minut przed końcem gotowania się zupy. Zupa jest już gotowa, wszystko wygląda naprawdę dobrze. Do tego dołożę sobie dodatki, czyli poszarpanego kurczaka i natkę pietruszki, no i oczywiście kleks jogurtu. Sami widzicie, że nie bez powodu została ona nazwana treściwą zupą w nowym jadłospisie. Naprawdę jest na bogato. To już byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że moje propozycje się Wam podobały. Tak jak mówię, po raz kolejny zaznaczam, że w diecie najważniejszy jest balans, bo przy dobrych fundamentach możemy naprawdę pozwolić sobie na więcej, niż nam się wydaje. Dajcie znać w opisie, czy jakaś potrawa skusiła Was do przygotowania, jeżeli chodzi o Wasze menu, co być może zagości z tego na Waszych talerzach. I oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku oraz praktycznie codziennie na moim Instagramie, na którego naprawdę serdecznie Was zapraszam. Pamiętajcie też, że pod spodem w opisie filmiku czeka na Was link do nowej dietki i może jakaś mała niespodzianka w postaci kodu rabatowego ważnego przez tydzień od publikacji tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia!